Ja już tu pozjadła. Dzień dobry. Dzisiaj pokazuję, jak Zech upiekła taki fajny leśny mech. Tak się to ciasto nazywał. To ciasto jest ze szpinakiem. Ja go jadła pierwszy raz u mojej sąsiadki do góry. I mi bardzo smakował. Tego szpinaku tu wcale nie czuć. To się nie obawiecie. I się myślałam, muszę wypróbować. Na YouTubie tego nie widziała. To się myślałam, może zrobię premiera. No. Ciężko nie, bardzo łatwo się go robi, szybko. I bardzo dobrze smakuje, jak... I zdrowy je, bo ze szpinakiem. Nie jest takie słodkie. Tak, będziemy do tego potrzebować 3 jajca. Ja się już do miski dała. Widać za 3. Szklonka cukru, 450 g szpinaku, niedrobno posiekany, mrożony. To się musi tak odcedzić, ta woda. Szklonka oleju, 2 szklonki mąki, ma być krupczatka, ale tu w Niemcach nie ma krupczatki, to ją dała ta normalną, taką 405 numer mu. I 3 łyżeczki proszku do piecenia, to jest 15 gram, taką małą pacuska. Teraz musimy te jajca ubić z cukrem, a potem pomału wlewać się do oleju. Jajka mu ubite już. Teraz się ten proszek do pieczenia z tą mąką pomiesą. I będę ta mąka stopniowo dodawać do tego jajca tutaj, żeby się wymiesało. Tak, piekarnik się włączy na 180 stopni bez termoobiegu. Teraz na koniec tłumy ten szpinak. Ja to da. Teraz na koniec ten szpinak, ja to będę tak potroskadować. Forma 24 cm. Tu się posmarowało oleje, żeby się nie kleiło. Teraz to dumy tu do tej formy. Teraz no, na godzinę do pieca na 180 stopni. W międzyczasie to się obiera moje jabłko. Jabłko, no. Mój granat. Bo to jest granat. Owoc granatu. Przetnę się go na pół. Tak. Tu mu miska z wodą. Teraz to tak. Teraz to tak w tej wodzie obierać. To jest najlepsza metoda i prędzej idzie. Te pestki z tego jabłka się tu na sitko da. Teraz to niech ucieknie, wysnie. Moje ciasto się upiekło, się chłodzi, teraz się zrobiam krem. Potrzebuję 400 ml śmietany kremówki, 250 mascarpone i dwie śmietanki. Teraz nie wiem, jak się to po polsku nazywał. Do ubijania. Nie wiem, potrzebujecie dwie paczki. Nie wiem, jak to się nazywał. Albo tu się to nazywał Zanefix. Ja się tu wrzuna za napad, bo jest mi miło stało. Z tego się tu 4 łyżeczki od herbaty. To jest dobre za napad, że możecie zaraz po ubiciu jeść ten krem. Nie trzeba czekać, żeby się to ostudziło. Tak. Ta śmietana trzeba ubić. Potem jak będzie ubito się ten
ten syrek się dumy. Ważne jest, żeby ta śmietana była bardzo, bardzo zimna, bo się inaczej nie ubije. I ta śmietana będzie tak gdzieś pół minuty ubijać, a potem do ten zanapad. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że tu przyjdą do tej śmietany dwa cukry waniliowe. Moja śmietana ubito, teraz się do ten syrek tu i się to fajnie wymiesło. Moje ciasto się ostudziło już, teraz muszę to wziąć. Papier się ściągnę. Teraz musimy górę odciąć. No, tak gdzieś. Tak. To jest ciepłe. No lepiej ciasto się przykrowo, jak je dzień przed piecone. To się tak nie krusy. Tak, teraz ta góra się musicie pokrusyć. Tak. Tak, ja się tu do moje kółko. Tak. Teraz śmietana się sandą. Z tym syrkiem mascarpone. Tak się tu fajnie wyrównać. Teraz się domy tym pokrusony wierch, to się tak posujemy na to, tu na górę. I teraz tak na górę tu pokrusyć ten granat. No, starcie, tyle mi zostało tego granatu. To tak możecie się zjeść. Tak pocyckać. Moje ciasto jest gotowe. Aha, zapomniałam. Jak nie macie tego zanapad, tego krymu do tej śmietany, to musicie to tak gdzieś 3 godziny w lodówce mieć, żeby to tak się gęste zrobiła ta śmietana. I oto ustawa jest tak i tak, stoć godzina, bo zaraz będziemy obiad jeść, to tego nie będziemy jeść. A potem to przekroję i go pokażę, jak to wygląda. Tak, widzieliście, nie? Takie cięskie do pieczenia. Szybko idzie. Jak wam się podobało, to dajcie mi znać. Dzielcie się moimi filmami. I do następnego razu. Cześć! Niebo w gębie. I co?